mecz walki, każda drużyna mogła wygrać tak naprawdę. Daliśmy się otworzyć Florencowi i Zamojskiemu dzisiaj. Wiadomo, że to są zawodnicy o dużych umiejętnościach. Trafiali dzisiaj naprawdę bardzo ciężkie rzuty z 8 metra przez ręce. Na takie rzuty tak naprawdę się nie ma wpływu. No cóż, jest 1-3 na razie. W sobotę gramy w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Brak koncentracji tak naprawdę, brak tej energii. Może troszkę byliśmy zmęczeni, nie ma co się tym tłumaczyć. Wróciliśmy do meczu, wróciliśmy do gry, mogliśmy to w końcówce wyszarpać. Taka jest koszykówka, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Tak jak mówię, za dużo ciężkich rzutów dzisiaj Stelmet trafił, a my i tak przegraliśmy tylko 3 punktami. Także to pokazuje, że graliśmy niezłą koszykówkę. No, wspaniała atmosfera, naprawdę widać, że kibice czekali. Pierwszy historyczny finał. Myślę, że kibice mogą być z nas zadowoleni. Zostawiliśmy wszystko, co mamy. Przeanalizujemy te 2 mecze tutaj w Toruniu i jedziemy do Zielonej Góry, żeby przedłużyć serię.